Zdrowia. Weinstein, Epstein, Polański, jak on się tam nazywał? Sami zboczeńcy nie mieszkający w Izraelu. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No Jeffrey Epstein, niby milioner, niby fachowiec, niby no człowiek znany wśród wielu kręgów, mieszał się, łaził na różne przyjęcia, miliony zarabiał, w pewnym momencie tłumaczył, że ma 500 milionów dolarów, no został zaresztowany, miał swoją wyspę na Wyspach Dziewiczych, tam latał regularnie, przyjmował najróżniejszych gości. No w zasadzie to już od lat 15-20 to była jedna wielka afera, ciągle tam coś się działo, oskarżenia były o to, że po prostu małoletnie dziewczyny wykorzystuje do najróżniejszych spraw seksualnych, no i podstawia innym ludziom. No i wygląda na to, że to faktycznie to wszystko się działo. Wygląda na to, że miał swoją kartotekę filmów, miał swoją kartotekę ludzi utytłanych w tym bagnie seksualnym. No i się po prostu... Nie ma go. Seryjny samobójca go odwiedził, powiesił się na papierowej piżamie. Mówią, że skręcił sobie kark, skacząc z drugiego łóżka, no bo były podobnież takie piętrowe łóżka, no i skoczył facet 6 z kawałkiem i sobie szyję skręcił. No dosyć ciekawe to jest, jak to z tymi wszystkimi samobójstwami ludzi, którzy mogą dużo namieszać, a mógł namieszać tam. Włączeni są ludzie w wielu kręgach. Teraz okazuje się, że Bill Clinton, były prezydent, no zboczeniec w Białym Domu, cygaro palił, która jedna z tych stażystek sobie, można powiedzieć, penetrowała sama siebie, to on sobie palił. To był jeden wielka afera. No i właśnie Billa Clintona, portret taki siedzi na kozetce, przebrany w niebieską sukienkę, właśnie taką znamienną sukienkę, bo Lewinsky, ona miała właśnie, to była sperma na tej niebieskiej sukience, to Epstein miał taki portret Clintona. No i to nie była jakaś podróbka, to wygląda na to, że po prostu Clinton chyba nawet samo o tym wiedział. No i facet nie żyje. Ciekawe jest, że 23 lipca pierwszy raz była próba samobójcza, znaleźli go nieprzytomnego, odratowali go, no i miał jakieś ślady na szyi. Później zaczęli patrzeć na niego, czy nie popełni samobójstwa. No i tu się zaczyna ta dziwaczna sprawa. W zasadzie to powinien mieć kolesia w celi i powinno być ich dwóch. No i w pewnym momencie tego drugiego nie ma. Tłumaczą, że poszedł na sprawę. No mógł iść na sprawę, no ale w zasadzie, jeżeli przepisy mówią, że musi mieć kolesia w celi, no to mogli mu dać jakiegoś innego kolesia, który by go tam nie zamordował. Spotykał się bardzo często też z prawnikami, no i prawnicy powiedzieli, że w zasadzie trzeba usunąć tą obserwację 24 godziny na dobę, obserwację, którą prokuratura powiedziała, że będzie robiona, no i usunęli. No i właśnie w ten sposób zmienili z takiej całodobowej obserwacji na obserwację podwyższonego niebezpieczeństwa. No i tylko jest co 30 minut. Okazuje się, że w zasadzie to spali dwóch
dwóch spało. No a jakie jest wyjaśnienie? No wyjaśnienie jest takie, że są przepracowani, że pracują za dużo nadgodzin. Także to taka słodka posadka. Jedyną robotę, które mieli, to żeby bandziora, zboczeńca pilnować, żeby sobie nic nie zrobił. A oni trzaskali nadgodziny w tych podwójnej pensji, którą dostawali. Jedyną robotę, którą mieli zrobić właśnie, żeby on sobie nic nie zrobił, sobie zrobił. No części teraz autopsja była i mówią, że to w zasadzie troszeczkę za duże są zniszczenia na samobójstwo, no ale ciągle prokuratora podtrzymuje, że to było samobójstwo. Wymiar sprawiedliwości, główny prokurator William Barr powiedział, że zacznie to bardziej sprawdzać. No dlaczego będzie sprawdzać? No bo jest... No, podejrzanych, dużo jest podejrzanych. To jest kompletnie jakaś no nieprawdopodobna sytuacja. I to wszystko prawdopodobnie będzie zamiecione pod dywanik. Zaaresztowali go, kiedy przyleciał z Paryża do Tattleboro w New Jersey i to jest był oskarżony o to, że pomiędzy 2002 a 2005 roku ściągał młode dziewczyny, które w zasadzie miały go masować, ale dochodziło do aktów seksualnych i tak jak Polański, powiedzmy zboczeniec nie mieszkający w Izraelu, wywinął się, uciekł powiedzmy do Europy, no ale ciągle te czerwone wszystkie świnie liberalne mówią, że to jest wspaniały reżyser i aktor i że takim trzeba inaczej wybaczać. No to tak samo i z tym Epsteinem. On w zasadzie nie wiadomo skąd tą forsę robi, jak robi, ale wygląda na to, że częściowo chyba po prostu szantażował. Częściowo brał setki tysięcy, miliony dolarów za to, co się tam odprawiało na tej wyspie. No jemu groziło 45 lat więzienia. Dużo ludzi się wycofuje się teraz z tego, że go znało. Facet, który założył Victoria's Secret, no to taki sklep, taka sieciówka dosyć sexy ubrań, no to on Epsteinowi dał w zasadzie całkowitą kontrolę nad tymi swoimi finansami. No i teraz ostatnio mówił, że właśnie 46 milionów zostało to wszystko wykradzione czy zabrane. No i teraz po tym, jak on się niby powiesił, no to prokuratora się zaczyna dopatrywać jego wspólników. Jedną ze wspólników to była Maxwell. Maxwell to ona właśnie to córka milionera angielskiego, no też jakaś zboczona, ale to ona niby mu dostarczała te młode dziewczyny, no i teraz zniknęła. I teraz właśnie zniknęła, nie pokazuje się, różne brukowce to jedne publikowały, że widać ją było gdzieś tam w Kalifornii w takiej sieciówce z hamburgerami. No i też zaczynają się najróżniejsze teorie spiskowe, no bo były dwa kubki z napojami, a z tyłu na tym zdjęciu były reklamy, które na takich potężnych afiszach, ale te reklamy nigdy tam oficjalnie nie były. Były jakieś inne. To znaczy, że jakieś fotomontaże tam odwalali. I co się stało? No, w zasadzie to jest kontynuacja oskarżeń Virginie Giuffre, która w zasadzie, no,
była z Epsteinem. Była z Epsteinem długi czas, ale po pewnym czasie zaczęła oskarżać ich, że jak to się zaczęło na początku, no to była, to był po prostu cała taka krąg prostytucji. No i oni osiągnęli właśnie umowę. No, sąd po prostu zakleił koperty dotyczące wszystkich tych sytuacji nielegalnych. I to jest właśnie ta makabra. To jest ta makabra prawa, że za pieniądze dane ofiarom prokuratura w sumie nie ściga z paragrafu. No jest coś takiego jak ściganie za małoletnich i tak dalej, no ale ona w tym czasie już nie była małoletnią, no ale dali jej tam kilkaset tysięcy czy parę milionów, no i zatrzymali całą tą sprawę, no ale teraz właśnie prokuratura zaczęła otwierać tą starą sprawę, no bo to sytuacja się trochę zmieniła. No i Maxwell w zasadzie się ukrywa. Też ją ścigają jako współkonspiratora, no bo to są jednak wielkie jakieś macki, to jakaś grupa zorganizowana. No i facetowi pomogli. No, jeżeli nawet nie wysłali kogoś, żeby go zlikwidował, no to jednak pozwolili mu, żeby sam się zlikwidował. I to na jedno wychodzi. Tych strażników, tych dyrektorów. Dyrektora przesunęli, tych dwóch klawiszy zawiesili. No i w zasadzie martwy zboczeniec zabierze ze sobą tajemnicę do grobu. Następny nie wiadomo, czy go pochowają w kucki, czy go spalą i rozsypią nad Pacyfikiem, czy nad Atlantykiem, czy gdzieś pochowają na jakimś żydowskim Kirkucie, gdzie będą ludzie przynosili mu, składali kwiaty. Tak czy inaczej, jeżeli jest żydowskie jakieś piekło, to niech tam męczy się w męczarniach. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tutaj jest guziczek, można zasubskrybować, można nacisnąć dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach, o codziennych filmikach. Piszcie komentarze, piszcie pytania, rozsyłajcie gdzie się da. Do Facebooka, do wykopów. YouTube nie jest dosyć taki przyjazny na te wszystkie bardziej prawicowe, antysocjalistyczne, antyeskimowskie wypowiedzi. Także zasięgi są małe. Do następnego.